Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Michał Rakowski i chciałbym Państwu dzisiaj przybliżyć wyniki, które osiągnęła grupa Amica w pierwszym półroczu 2021 roku. Szanowni Państwo, zacznę od głównych wskaźników, które determinują i wskazują, jakie rezultaty osiągnęła grupa. Osiągnęliśmy wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 300 milionów złotych. Ostatecznie przychody to poziom 1 570 000 000 złotych, wzrost procentowo ponad 24% versus rok ubiegły. Tutaj należy wziąć pod uwagę mocny efekt bazy zeszłego roku, będącej pod wpływem pandemii. Natomiast oczywiście dla nas ten wynik jest satysfakcjonujący i pokazujący, że grupa Amica potrafi osiągać wyniki zgodne z trendami, które dla rynku AGD były notowane w pierwszym półroczu 2021. Wskaźnik EBITDA osiągnęliśmy na poziomie 107 milionów złotych, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 22%. Wskaźnik EBIT 75 milionów, wzrost o 28% do roku ubiegłego i ostatecznie zysk netto ukształtował się na poziomie 75 milionów versus 57 milionów w roku ubiegłym. Analizując rachunek dochodów całkowitych, wskazałbym, że przychody ze sprzedaży i wzrost przychodów ze sprzedaży zostały osiągnięte na każdym z rynków. Ewidentnie nastąpił wzrost sprzedaży z tytułu produktów, co przełożyło się na udział sprzedaży produktów w naszym portfolio, ale również należy podkreślić kształtowanie się marży zysku brutto na sprzedaży. Tutaj niestety zanotowaliśmy spadek 1,3% w stosunku do półrocza ubiegłego roku. Ostatecznie marża ta to 25,5%. Wpływ na ten spadek miał ewidentnie marżowość sprzedaży towarów. Spadek tutaj o 3% w stosunku do ubiegłego półrocza. Natomiast grupa rekompensowała te spadki, szczególnie w obszarze sprzedaży produktów i sprzętu grzejnego produkowanego w fabryce we Wronkach. Tutaj wzrost efektywności, duże wykorzystanie mocy produkcyjnej pozwoliło nam na wzrost marży na sprzedaży produktów. Wskaźnik EBITDA, jak już wcześniej mówiłem, poziom 107 milionów złotych, zysk operacyjny 75 milionów złotych. Należy tutaj podkreślić, że w roku ubiegłym w pozostałych przychodach operacyjnych zanotowaliśmy duży wpływ dofinansowania rządowego. To było ponad 10 milionów złotych. W tym roku nie było żadnych istotnych zwyżek w tym zakresie, a mimo wszystko zysk operacyjny tutaj sporo większy niż w roku ubiegłym. Zysk brutto poziom podobny, 75 milionów złotych. Niwelowaliśmy wszystkie koszty finansowe osiągniętymi przychodami. I zysk netto ostatecznie na poziomie 55 milionów złotych. Stopa podatkowa, efektywna stopa podatkowa około 26% jest naturalną dla grupy i myślę, że będzie kształtowała się na takim poziomie w kolejnych kwartałach. Ważne z naszej perspektywy jest, że udało się wykorzystać w kolejnym roku, w kolejnym kwartale aktywo z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Tutaj wykorzystanie to było na poziomie ponad 12 milionów złotych zwolnienia podatkowego. W zakresie pozycji bilansowych warte wskazania zwiększenie wartości należności handlowych. 122 miliony versus 30 czerwca ubiegłego roku. Wzrost należności związany jest ze wzrostem sprzedaży. Oczywiście tutaj chciałbym podkreślić nadal bezpieczną sytuację w zakresie ściągalności należności. Nie mamy istotnych pozycji przeterminowanych, należności od naszych kontrahentów są regulowane prawidłowo. Na 30 czerwca poziom wykorzystania faktoringu w grupie to ponad 140 milionów złotych. Zanotowaliśmy duży wzrost zapasów, ponad 225 milionów złotych. Wzrost ten związany jest z decyzją o większej dostępności dla naszych klientów. Zarząd grupy zdecydował o inwestycji w kapitał obrotowy w tym zakresie, tak aby
nasza dostępność, nasze możliwości sprzedaży do klientów na wszystkich rynkach były większe. Zwiększenie zobowiązań handlowych związane jest z większymi zapasami oczywiście. Tutaj ponad 213 milionów złotych. A w zakresie zobowiązań warto podkreślić, że nie ma istotnych zmian w stosunku do wykorzystania pozycji zobowiązań odsetkowych. Jesteśmy na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Nasza sytuacja pieniężna, która na dzień dzisiejszy jest bezpieczna, pokazuje, że nie mamy konieczności korzystania z linii overdraft w większym zakresie niż wynikający to z naszych działań i prognoz. Kapitał własny, wzrost związany z wypracowanym wynikiem za 2020 rok i jednocześnie wypłaconą rekordową wartością dywidendy w czerwcu ponad 45 milionów złotych. Omawiając rachunek przepływów pieniężnych i cash flow grupy, należy wskazać, że mamy do czynienia z diametralnie inną sytuacją niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wtedy to wypracowaliśmy bardzo dużą nadwyżkę z działalności operacyjnej. Nasze działania były przede wszystkim nastawione na zachowanie bezpiecznej sytuacji dla grupy na nadchodzące bardzo niepewne miesiące. Natomiast w tym roku tą stabilną, wypracowaną nadwyżkę pieniężną mogliśmy przeznaczyć na inwestycje. Zrobiliśmy to tak, jak powiedziałem wcześniej, w zakresie zwiększenia kapitału obrotowego w obszarze zapasów, koniecznością zwiększenia dostępności dla klientów. Ostatecznie środki pieniężne na 30 czerwca to poziom ponad 100 milionów złotych i pokazuje nadal bezpieczną sytuację finansową, co wspiera wskaźnik długu do EBITDA na poziomie 0,5, który w naszej strategii jest wskaźnikiem bardzo bezpiecznym, również znacznie poniżej naszych umów z instytucjami finansowymi. W zakresie segmentacji geograficznej sprzedaży zanotowaliśmy w pierwszym półroczu 2021 roku bardzo istotny wzrost na rynku zachodnim, ponad 26,8%. Było to ponad 140 milionów złotych wzrostu versus rok poprzedni. Tutaj największej partycypowały w tym wzroście rynek francuski, rynek niemiecki. Blisko 40 milionów wzrostu każdy z tych rynków zanotował w pierwszym półroczu tego roku. Również wsparcie wzrostów na rynku zachodnim wynikało z naszych notowanych wyników na rynku hiszpańskim. Tam już zapowiadane wcześniej wzrosty w stosunku do roku 2020 i nasze zapowiedzi silnego wzrostu sprzedaży pod marką Fago. Na terenie Polski zanotowaliśmy mniejszą dynamikę, 17% w stosunku do roku ubiegłego, ponad 50 milionów wzrostu, 30 milionów tego wzrostu zanotowane na sprzedaży produktów, 20 milionów zanotowane na sprzedaży towarów. W rynku wschodnim odnotowaliśmy zwiększoną sprzedaż na rynku rosyjskim. Tutaj przypomnę, w roku ubiegłym głęboki lockdown rynku rosyjskiego i głębokie załamanie sprzedaży w drugim kwartale 2020, w tym roku wyniki lepsze, oczywiście niesatysfakcjonujące nas w pełni, natomiast w dalszym ciągu rynek bardzo perspektywiczny i wiążemy z nim duże nadzieje. Warto wspomnieć przy okazji rozmowy o rynku wschodnim naszą aktywność na terenie Centralnej Azji. Dokonaliśmy założenia spółki handlowej, spółki, która będzie obsługiwać takie rynki jak Kazachstan, jak Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan. Rynki, które dla nas są perspektywiczne, na których nasza obecność jest doceniana. Doceniana jest również marka Hansa, która notuje tam bardzo wysokie notowania i wysoko oceniana jest wśród klientów. Liczymy na duże wzrosty w przyszłości również na tym rynku. Rynek północny stabilny, wzrosty 8% w stosunku do roku ubiegłego i w dalszym ciągu rynek ten wykazuje dużą odporność na wszelkie ruchy związane z pandemią.
Wzrost na rynku południowo-wschodniej Europy 36,4%. Tutaj zanotowaliśmy wzrosty na rynku rumuńskim i węgierskim. Aktualnie sytuacja sprzedażowa rozwija się w zależności od rynków. Widzieliśmy w miesiącu lipcu pewne obniżenie trendów zakupowych. Związane jest to z aktywnością konsumentów ostatecznych i przerzucaniem popytu na usługi. Spodziewaliśmy się takiego podejścia, było to już widoczne w czerwcu, aktualnie potwierdziły nasze analizy w miesiącu lipcu i częściowo w miesiącu sierpniu. Natomiast aktualnie na początku września widzimy już, że powoli wraca popyt na dobra trwałe, w tym sprzęt AGD, i mamy nadzieję, że te wzrosty w kolejnych tygodniach i miesiącach będą realizowane. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ta analiza pomogła Państwu w czytaniu wyników grupy Amica za pierwsze półrocze 2021. Dziękuję, do widzenia.